Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak poprawnie przeprowadzić test statystyczny, który miałby sprawdzić, czy między wynikami przed zastosowaniem pewnego czynnika, a po jego zastosowaniu zachodzą jakieś istotne różnice. Typowym zadaniem jest na przykład poddanie dzieci testom, czy powiedzmy nauce technik pamięciowych. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Pewna grupa dziewięciorga dzieci została poddana nauce technik pamięciowych. Przed badaniem i po zakończeniu tego badania, czyli tego kursu, zostały zebrane wyniki co do liczby zapamiętanych słów i symboli. Mamy odpowiedzieć na pytanie, czy porównując zebrane wyniki, można określić kurs jako skuteczny przy poziomie istotności alfa 0,01. Inaczej mówiąc, czy dzieci były w stanie zapamiętać więcej. I jeżeli tutaj widzimy, że to były wyniki, potraktujemy jako przed i wyniki po, to wstępnie można powiedzieć, że w niektórych przypadkach liczba zapamiętanych elementów była wyższa, ale były też przypadki, że liczba tych zapamiętanych elementów była taka sama przed zmianą, jak i po zmianie. A więc powiedzmy, nie jest to takie jednoznaczne, że można powiedzieć tak, na pewno tutaj zaszedł ten efekt, czyli że nauka technik pamięciowych była jednak skuteczna. Można w tym momencie wykonać albo test porównujący jedną średnią z tych danych ze średnią z tych danych. Można też wykonać, tak jak zrobimy to poniżej, test dla istotności średniej różnicy. Bo jeżeli średnia różnica wyjdzie nam równa 0, czyli będzie nieistotna statystycznie taka różnica, no to powiemy, że techniki pamięciowe były nieskuteczne albo dzieci po prostu żartuje, nie chciały się uczyć. Jakkolwiek możemy to powiedzieć. Więc tutaj test istotności dla tych dwóch średnich wykonamy sobie przy poziomie istotności 0,01 i na podstawie tych danych przed i na podstawie danych po będziemy mogli określić różnicę, jaka zaszła pod wpływem nauki dzieci technik pamięciowych w zakresie tego, ile słów zapamiętały jakiś symbol, jak tutaj to napisałam w treści. Wówczas określimy sobie na podstawie zebranych różnic między tymi dwoma kolumnami, ile wynosiła średnia i odchylenie standardowe jako dwie podstawowe statystyki opisowe. Po pierwsze, średnia arytmetyczna będzie przypominała zwykłą średnią, którą znamy ze statystyki opisowej, czyli sumujemy wszystkie różnice i podzielimy przez ile ich mamy. Ja ten wynik mam zapisany, a teraz pytanie, skąd to się wzięło? Zaczynamy od tego, że wypisując wartości przed zmianą i wartości po zmianie dla każdego z dziewięciorga dzieci, możemy wyznaczyć różnicę z, która jest definiowana jako wynik y minus wynik x. Mamy te wyniki wypisane, podsumowane i dzięki temu, że 26 podzielimy przez 9, wiemy, że przeciętnie dzieci zapamiętały o dodatkowe prawie 3 słowa i symbole więcej pod wpływem tego, że zostały zastosowane względem nich techniki pamięciowe. Żeby dodatkowo przeprowadzić test, czy taki efekt by się utrzymał przy większej liczbie obserwacji, przy większej liczbie zbadanych dzieci, takich przypadków, musimy dodatkowo policzyć odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe liczby, czy powiedzmy poziomu różnic, liczymy jako wartości z minus średnia, ale potem podniesione do kwadratu, czyli zwykłe odchylenie standardowe liczymy, ale nie x czy y, tylko tej zmiennej z. Czyli od każdego z odejmuje średnią, która wynosi 2,889 i tu wpisuje sobie wyniki. Każda z tych wartości musi być zmniejszona o 2,889. Mamy te wyniki, a teraz w związku z tym, że będzie liczone zwykłe standardowe odchylenie, to nie tylko, że różnice mamy, to trzeba jeszcze je podnieść do kwadratu. Czyli każda z tych wartości, która tu jest wypisana, podnosimy ją do kwadratu, a na końcu sumujemy. Po co? Zaraz zobaczymy. Bo wzór na odchylenie standardowe, które zazwyczaj stosujemy, to jest
jakby zapisane po x-ach, ale tutaj dokładnie byłoby w ten sam sposób liczone. Czyli od każdej wartości x odejmujemy średnią, potem podnosimy do kwadratu i na końcu sumujemy. Czyli jest to suma podpisanej kolumny jako zi minus średnia z, ale do kwadratu, to jest bardzo ważne. I pod pierwiastkiem mamy wynik podzielenia tej sumy kolumny przez to, ile mamy tych elementów zbadanych, czyli 9 dzieci. To, co otrzymamy, to odchylenie standardowe, czyli jak ta różnica przeciętna w wynikach była prawie dodatkowe 3 słowa na jedno dziecko, to my w tym momencie możemy powiedzieć, że przeciętnie to wychylenie od średniej wynosiło plus minus 2,601 tysięcznych, oczywiście słowa czy symboli, czyli generalnie niektóre dzieci w ogóle nic nie zapamiętały, a inne nawet 5 słów więcej i to jest wszystko w normie. A więc możemy powiedzieć na podstawie naszych wyników z próby, że średnia z próby wynosi 2,889 słowa z odchyleniem standardowym 2,601. I teraz, jeżeli w treści zadania, zwróćcie uwagę, było pytanie, czy porównując te wyniki, można określić kurs jako skuteczny, inaczej mówiąc, czy dzieci były w stanie zapamiętać więcej, my w tym momencie raz założymy, że różnic to w ogóle nie było w poziomie ich nauczonych słów, czy zapamiętanych słów, a potem założymy, że jednak zaszła jakaś istotna zmiana i różnica była na plus między wynikami po minus wyniki przed. Czyli inaczej mówiąc, dzieci się nauczyły więcej. Dodatnia różnica oznacza, że czegoś po efekcie, po jakimś zajściu jakiegoś czynnika było więcej. Czyli mamy tak zwany dodatni efekt pod wpływem jakiegoś czynnika. I teraz oczywiście, że możemy zastosować, niektórzy mają oznakowanie, że zamiast średniej różnicy mamy różnicę między dwoma średnimi. Kwestia wykładowcy ćwiczeniowca. I pamiętajmy o tym, że jeżeli stosujemy hipotezę alternatywną tylko jednostronną, tak jak tutaj jest, to jest hipoteza typowo prawostronna, bo mamy, że większy niż pewna zakładana wartość, to my musimy szukać wartość krytyczną w odpowiednich tablicach, ale co jest bardzo ważne, przy podwojonym poziomie istotności alfa. A więc nasza wartość krytyczna pochodząca tutaj z rozkładu te studenta będzie wynosiła 2,896. Pytanie skąd? Ano właśnie stąd, że po pierwsze sam poziom istotności alfa wynosi 0,01, ale w związku z tym, że stosujemy hipotezę alternatywną jednostronną, został on podwojony razy 2, czy został podwojony, czyli przymnożony razy 2 i szukamy przy poziomie alfa 0,02, a nie 0,1, a stopnie swobody liczone tutaj jako n-1, czyli ile dzieci zbadaliśmy, ale minus 1, to daje nam 8. I przy tym poziomie istotności alfa i tych stopniach swobody wartość krytyczna wynosi 2,896. To dlatego, że jeżeli otworzymy sobie tablicę wartości krytycznych dla rozkładu te studenta, szukamy sobie wiersza, który jest oznakowany stopniami swobody numer 8, tu mamy, i idziemy w prawo, szukając takiego poziomu istotności, który wynosi 0,02. I tutaj można powiedzieć w tym momencie, że gdybyśmy mieli takie podstawowe tablice po prostu bez podziału, czy mamy test jednostronny, czy dwustronny, szukamy po prostu dla poziomu istotności normalnie dwustronnego, ale przy podwojonym poziomie, czyli 0,02. A więc tutaj wartością, która nam jest potrzebna, to jest 2,896. Jeżeli jednak byśmy przyjęli, że mamy poziom istotności dla testu jednostronnego, no to faktycznie szukamy dla tego samego, dla tej samej kolumny, tylko że alfa wynosiła 0,01, czyli jakby przy podwójnym było to 0,02. Te tablice akurat mogą być zakręcone, korzystajcie z podstawowych tablic, jakie macie. Pamiętajcie o tym, że wartość krytyczną można wziąć z dowolnego programu obliczeniowego lub czyli z Excela, czy z jakiegoś SPSS, statystyki, każdego możliwego, czy nawet z Gretla.
Opcji jest bardzo dużo, tylko najczęściej ludzie na zaliczeniach, studenci mają tablice w formie papierowej, dlatego je tutaj przybliżam. Czyli naszą wartością krytyczną jest 2,896 dla poziomu istotności 0,02. I teraz tak, ta wartość krytyczna była wzięta dlatego, żeby pomóc nam zdecydować, która z hipotez jest tutaj lepsza. Czy to, że średnia równa się 0, a może to, że jednak średnia różnica jest większa od 0, czyli że dzieci nauczyły się ciut więcej tych słówek, na tyle istotnie dużo, żeby powiedzieć, że na pewno te techniki pamięciowe były skuteczne. Żeby powiedzmy odpowiedzieć, która z hipotez jest lepsza, znaleźliśmy krytyczną, ale krytyczną musimy porównać do statystyki testu. Statystyka testu tutaj nie jest skomplikowana. Ona przypomina coś na podobę testu dla średniej przy małej próbie, gdzie wartością, do której porównujemy, w tym teście jest 0. Bo jak popatrzymy na hipotezę zerową, średnia równa się 0. I ta wartość zerowa jest naszą wartością hipotetyczną, teoretyczną z treści zadania. Więc tą średnią z próby podstawiamy, odchylenie standardowe różnicy z próby i pod pierwiastkiem zapisujemy wielkość naszej próby, czyli nasze 9 dzieci. Podstawiamy te wyniki, wychodzi liczba i ta liczba zostaje porównana do wartości krytycznej z rozkładu testu studenta. Na tej grafice pokazuje, że nas interesuje wyłącznie prawy ogon tego obszaru odrzucenia hipotezy zerowej. Bo gdy hipoteza jest jednostronna, a dokładnie jest zapisane, że coś może być większe od pewnego poziomu, odrzucamy całkowicie lewą stronę obszaru odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli nasz obszar odrzucenia hipotezy zerowej jest wyłącznie prawostronny i zaczyna się od plus krytycznej do plus nieskończoności, na niej kończąc. A więc nasza statystyka testu, pytanie, czy się mieści do obszaru odrzucenia hipotezy zerowej. Jak się temu przyjrzymy, to na pewno statystyka wpada do obszaru odrzucenia hipotezy zerowej, czyli powiemy, że statystyka testu należy do tego obszaru, a w związku z tym istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A jak istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, to tej, która mówiła o tym, że nie było różnic między wynikami przed i po, na rzecz tego, że jednak różnice między tymi wynikami są. Czyli powiemy, że zaszedł efekt, czyli zachodzą istotne zmiany pod wpływem czynnika. Czyli w przypadku naszych dzieci możemy powiedzieć, że te techniki pamięciowe były na tyle skuteczne, że dzieci istotnie więcej zapamiętały po wykonaniu tego kursu.